Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w budowaniu składu do Fantazji Futbol. Tym razem jest to ekstra klasa, tak jak widzieliście draft u mnie w poprzednim odcinku. To jest seria prowadzona wraz z Kamykiem i... Jacobem, no niestety nie udało się dorwać PLK Damiana pewnie będziecie pytać dlaczego, czy nie chcieliśmy, nie no chcieliśmy po prostu tylko czekaliśmy aż odpisze, no i no nie wiem, może miał jakieś na swoje powody, dlaczego nie zdążył nam odpisać na Skype, czy po prostu nie miał czasu zobaczymy, może w kolejnym sezonie uda się już zagrać tą serię z Damianem, może jeszcze vibe dojdzie, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało póki co przedstawię Wam mój skład, zobaczycie jak to wygląda, więc zaczynamy od bramkarza którym jest Burić Buryć, bramka, bramka Lecha Poznań. We mnie większość już wie, jak wyglądał mój skład, dlatego widzieliście pewnie to wszystko w drafcie. No ale trochę musiałem pozmieniać, dlatego zrobiłem ten skład builder. Tak też sobie ustaliliśmy. Kolejny to Dudu Paraiba. Dudu Paraiba, zawodnik kupiony za 24 000, jeden, Jedyny inform. No ale cóż, postanowiłem, że skoro już tak, tak już, tak już sobie postanowiłem, że go mam na obronie lewej, to muszę go kupić. Dudo Barajba ze Śląska Wrocław O ile się nie mylę Tak, Śląsk Wrocław No i przejdźmy na prawo skrzydło tym razem Będzie to Cisej z Lecha Poznań Bardzo szybki zawodnik, fajnie Akurat chciałem takiego, który będzie tam Zapieprzał za akcjami Przeciwnika, no gdyż Nie wiem, na dobrej obrony Jakoś większość Zawodników z polskiej ligi nie posiada, jeśli chodzi o defensywę i główki, dlatego postaram, postanowiłem nadrobić to pace'em po prostu. Dwóch środkowych obrońców to po pierwsze Arboleda, który naprawdę jest taką bestią. Dobry, mocny, środkowy obrońca to to, czego mi było trzeba. No i kolejny to Dung. Danch e, kupiony był za 28 tysięcy, aż więc naprawdę drogie te informy są z Polskiej Ligi. E, no ale cóż, przejdźmy dalej do kolejnego zawodnika. Tym razem jest to brązowy gracz Bandrowski na defensywnym pomocniku. Nawet fajnie się spisuje, już zdążyłem sobie zagrać jakieś tam mecze. E, możecie widzieć jakieś e, tutaj już rozegrane mecze czy statystyki? To dlatego, że testowałem tę drużynę sobie, no i wiecie, e, dlatego już tutaj widzicie jakieś tam bramki czy asysty. Bandrowski, Także jeśli chodzi o jego, to przejdźmy teraz na lewą stronę pomocy. Luis Carlos, bardzo szybki zawodnik. Naprawdę fajnie mi się nim gra, zapieprza niesamowicie. A o to chodzi, o to chodzi właśnie, jeśli trzeba mieć zawodników na skrzydłach, to przede wszystkim szybkich. Pozycja RM na kulma, prezus. Na kurma, tak, prezes, będę go zjadł i o takie tam. Wiecie, akurat lubię bardzo tego zawodnika. Nie wiem, czy to nie jest mój ulubiony zawodnik z Ligi Polskiej, chociaż jej nie oglądam w ogóle, no ale e, może taki internetowy ulubiony zawodnik. Przejdźmy dalej, pozycja ofensywna to Dani Quintana. Dani Quintana, też bardzo droga karta. E, kupiony za 30 tysięcy, no naprawdę. Wow, no cóż. Przejdźmy dalej, zobaczymy jak to wszystko wygląda jeśli chodzi o atak. W ataku mamy Piecha, e, Piecha akurat kupiony za 700 końców podajże, więc tutaj całe nic, ale no, przede wszystkim pace, No i bestia, Zonkiza, kupiony e, za chyba, zaraz zobaczymy, 350 końców, naprawdę bardzo tanio. Tak to wygląda, fajne zgranie, e, wszystko jest ok, więc trzymajcie kciuki. No i pierwszy mecz czekamy z kamykiem, także napiszcie pod spodem w komentarzach, jak sądzicie, jaki będzie wynik. No i trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie i piona.